dobry bardzo. Witam Cię ze Starego Miasta, chociaż w sumie właściwie Głównego Miasta. A teraz jesteśmy na Rybakach, a rybaki, z tego co mi wiadomo, są na terenie Głównego Miasta, jeśli chodzi o administrację. Jak nie trudno powiązać fakty. Jestem w pracy. Przemykam ulicami. Czekajcie, sprawdzamy. Idę ubrać pościele na jedno mieszkanie, bo nie są ubrane. Muszę pouzupełniać zapasy, później są przyjazdy gości. Więc no dzisiaj czwartek, więc to już jest taki dzień, kiedy faktycznie więcej się dzieje. Bo jesteśmy przed weekendem, w ogóle w sobotę rusza jarmark Świętego Dominika. To się dopiero tutaj będzie działo. No cieszę się, fajnie, super, tak jak wam zawsze mówię, że przyjadą turyści, przyjadą goście, tak, no to jest mój biznes. Ale przemieszczanie się po Starym Mieście już jest bardzo trudne, bo już są ulice pozostawiane. A będzie jeszcze trudniej. Chociaż powiem wam, że ja też zawsze po jarmarku robię takie jedno honorowe okrążenie, gdzie przechodzę sobie cały jarmark po wszystkich stoiskach. Natomiast to jest najczęściej bardziej poniedziałek. Poniedziałek, wtorek, kiedy no statystycznie jest najmniej odwiedzających, tak żeby można było cokolwiek na tych stoiskach w ogóle zobaczyć. Ale ja chyba wam tutaj tego nie mówiłam. Chociaż wiem, bo ostatnio robiłam ankietę na Instagramie, że osoby z Instagrama są też tutaj, więc no spora część osób będzie już o tym wiedziała. Kupiłam samochód. No. Kupiłam samochód i wracam za kółko. Słuchajcie, po 16 latach mam strach, a pewnie, że mam strach. W ogóle jest, mam takie te włosy tutaj mi tak odstają, zawsze się kręcą u góry, ale jest tak gorąco, że muszę je mieć związane. No, ale wracając, kupiłam samochód. Kupiłam Suzuki Ignisa. Tak w ogóle pojechałam po Swifta, a wyszłam z Ignisem. Ja to jestem w ogóle idealny klient, jeśli chodzi o kupowanie takich droższych rzeczy, bo nie wiem czemu, ale mieszkania, o takie teraz wyszły samochody, to mi się kupuje najłatwiej. Ja wchodzę, oglądam tego Swifta, zaczęła się rozmowa ze sprzedawcą, wyszło, że Ignis jest krótszy od Swifta. No to ja patrzę na tego Ignisa, kurczę, ładny. No to dobra, to biorę tego. Jakaś jazda próbna? Nie. Wiecie, no nie skorzystam tak z tej jazdy próbnej. Ja się muszę na nowo przyzwyczaić do jazdy i na pewno nie wsiądę w ten samochód na takiej jeździe próbnej, więc biorę. No i kupiłam samochód nowy, tak jak mówię, z salonu i wziąłam go w leasingu, no bo z racji, że tak jest działalność gospodarcza, to jest najlepsze rozwiązanie. Dlaczego nowy? Bo jest według mnie prostszy w obsłudze i mniej awaryjny, a mi na tym zależy. W sensie, że nie daj Boże, jakby coś się miało stać, to nie będzie tak, że jak go, nie wiem, stuknę z lewej, to mi się rozpadnie i z lewej i z prawej, a potem naprawa tego będzie mnie kosztowała tyle, co kolejny samochód, więc ja uważam, że to nie jest rozwiązanie, że lepiej kupić nowe auto, które jest jedno bardziej bezpieczne, które prościej się prowadzi, bo będzie naszpikowane przecież elektroniką, czujniki tego, tamtego i nie wiem czego jeszcze. No a drugie, tak jak mówię, że jeżeli, nie wiem, że coś miałoby się stać, leasing wymusza AC, idzie do naprawy i tyle. No ale to jest oczywiście moja opinia. Wiem, że nie wszyscy się ze mną zgadzają, bo już na ten temat mieliśmy okazję na Instagramie rozmawiać. Dla mnie to akurat jest lepsze rozwiązanie. Więc spodziewajcie się, już niedługo będą vlogi z auta. Umowa leasingu już jest podpisana. Teraz czekam jeszcze na uruchomienie, tak, i na rejestrację auta. No, dzisiaj mamy czwartek, jak dobrze pójdzie, no to jeszcze uda się to w tym tygodniu załatwić. Jak nie, no to na początku przyszłego. Natomiast, no o, wiecie co, ja odwrócę może kamerę. To będziecie widzieli, jak już wszystko jest przygotowywane na jarmark. Wystawcy już też stoiska uzupełniają. Natomiast jeśli chodzi o ten samochód, to ja na pewno w trakcie jarmarku tutaj na Stare Miasto jeszcze nie wjadę. Dla dobra własnego, dla dobra innych, tak, jeżeli ja po tych 16 latach mam się na nowo przyzwyczajać do prowadzenia samochodu, no to nie w takich warunkach, jak tutaj teraz są w trakcie jarmarku właśnie. Więc te 3 tygodnie, gdzie jeszcze jarmark trwa, to ja będę się oswajała na jakichś dużych parkingach po nocy, albo będę jeździła po prostu po mieście nocą. Natomiast nie na jarmark, tak, gdzie jedno, że jest ogromny problem z parkowaniem, no ale to jeszcze jest inna kwestia, ale druga właśnie, że przemieszcza się bardzo dużo ludzi, którzy też chodzą, tak jak chodzą, nie zwracając specjalnie uwagi, czy coś wjeżdża, wyjeżdża, więc nie ma co ryzykować. Jak już tyle wytrzymałam, to na pewno wytrzymam jeszcze te 3 tygodnie, a właśnie to będzie dla mnie taki czas na wdrożenie się i właśnie jeżdżenie wieczorami. Natomiast jak już teraz sobie chodzę, no to zwracam uwagę, gdzie, o której godzinie są wolne miejsca, jak już później będę tu przyjeżdżała, to gdzie będzie dobrze właśnie ten samochód parkować chociażby.
Także wiecie, no jestem podekscytowana. Jejku, to jest wydarzenie w moim życiu. Mówię, po tylu latach, no że w końcu będę tak w pełni niezależna, tak już nie będę od nikogo uzależniona, jeśli chodzi o transport, a akurat taka niezależność i możliwość samodzielnego decydowania o sobie, to powiem wam, że to jest coś, na czym mi w życiu bardzo, bardzo zależy. I samodzielność finansowa, i samodzielność właśnie w decydowaniu o sobie sam. Nigdy w życiu właśnie nie chcę być od nikogo zależna i strasznie mi to wadziło, że tego samochodu nie mam i wiele razy po prostu muszę prosić, albo nie mogę sobie zorganizować dnia tak, jakbym sama chciała, tak, bo nie wiem, jakbym sobie nagle wymyśliła, że chcę pojechać sobie do Sasina, tak, do Cisowego Zakątka, o którym wam tutaj opowiadam, cudowne miejsce na odpoczynek, no to ja tam bez samochodu nie dojadę. I to jest niby taki banał, ale, no, ale jest w jakiś sposób człowiek trochę uziemiony, więc cieszę się bardzo, jestem niesamowicie podekscytowana. No mam nadzieję, że będziecie tutaj ze mną i że będziecie się razem ze mną cieszyli. Pokażę wam oczywiście samochód, no i wierzę, że wszystko będzie dobrze, no, że jak już podjęłam tę najważniejszą decyzję, to już teraz będzie z górki. A zobaczcie, co ja mam na sobie, słynna żółta sukienka, teraz jej tutaj dobrze nie widać, bo to lustro jest wysoko, a jest niewielkich rozmiarów, ale to jest ta taka sukienka z H&M-u, len z bawełną, ja swego czasu wrzucałam zdjęcie na Instagramie i dostałam tyle pozytywnych opinii, że powinnam kupić tą sukienkę, że ja kolejnego dnia rano przecież po nią później jechałam, zresztą ona też się tutaj chyba nam przewijała w którymś z vlogów, nosi się naprawdę świetnie, jestem z niej bardzo zadowolona i jeden z naprawdę lepszych zakupów. I to zakupów, których faktycznie pomógł mi Instagram akurat, więc social media, bardzo, bardzo jestem z niej zadowolona, fajnie się w niej czuję, lekka, przewiewna, wakacyjny kolor, tutaj odkryte, więc jest mi trochę chłodniej teraz przy tych upałach, aż wam powiem, że nabrałam ochotę na kolejną. Mam ochotę na kolejną taką typowo letnią sukienkę, bo wyszło na to, że ja w sumie takich sukienek z odkrytymi ramionami, takich na ramionczkach, nie mam zbyt wiele, a one jednak potrafią być latem praktyczne. Może to jest też kwestia tego, że w tym roku mamy wyjątkowo długie to lato, szybko się zaczęło, tak, bo już w maju i jest cały czas bardzo ciepło, stąd kusi, żeby coś jeszcze może kupić, ale nie wiem, zastanowię się, bo tak jak wiecie, ja nie chcę tych ubrań też mieć za dużo, wolę, żeby one faktycznie były wykorzystywane, no i tą sukienkę faktycznie noszę i przynajmniej dobrze się z tym czuję, tak, że to był udany zakup, który mi się zwraca w jakiś sposób, no bo sukienka jest eksploatowana przeze mnie. No dobra, o, telefon mi dzwoni, to na razie by było na tyle i widzimy się. No to jeszcze kilka kadrów z cyklu spacerem po Gdańsku. Zobaczcie, jesteśmy przy Gdańskim Moście Miłości. Taki w Gdańsku też jest. Proszę bardzo, cały obłożony kłódkami. Wszyscy pełni nadziei, że do końca życia. Kasia i Krzysiek. Mirek. A tak wyglądają okolice. Z drugiej strony, nie wiem czy to teraz dobrze widzicie, tam też są kłódki. I z prawej, i z lewej na moście. Także jak będziecie w Gdańsku i chcielibyście zostawić ślad po swojej miłości tutaj, to możecie podejść, przypiąć kłódkę. Ach, a most jest na ulicy Korzennej. O, tak dla jasności, bo nie każdy może przecież poznawać miejsce. To ulica Korzenna, jeżeli w nawigację wprowadzicie, to tam jest właśnie nasz Most Miłości, a tutaj taki mini deptak, mnóstwo ławek, gdzie można wypocząć. Słuchajcie, tutaj też jest kamerka internetowa, taka ciekawostka, kamerka miasta Gdańsk. Jeżeli usiądziecie na ławce, zaraz jak będziemy przechodzić, to wam pokażę, to będziecie siedzieli wprost, znaczy od razu naprzeciwko kamery. I gdy ktoś inny, z kim będziecie umówieni, wejdzie na stronę Gdańska, to możecie mu po prostu z tej ławki w Gdańsku pomachać. O, zobaczcie, ławeczka internetowa tutaj po lewej stronie. Więc jak sobie na tej ławce siądziecie, to tutaj u góry jest kamera. Więc kamera będzie skierowana na was i jeżeli ktoś wejdzie na www.gdańsk.pl i w odpowiednią zakładkę właśnie kamera miejska, to będziecie mogli się tak wirtualnie pozdrowić. To taka ciekawostka. Tu po drodze fontanna. No przy tej temperaturze to uciecha dla dzieci. A ja tymczasem zmierzam na drugą stronę ulicy. O, zaraz przy fontannie jest Pelowski. Pelowski ma podobno dobre gofry. Ja nie wiem, nie jadłam, ale często jestem pytana o dobre gofry w Gdańsku. Powiem wam, że nie mam takiego miejsca, które mogłabym z czystym sumieniem polecieć i powiedzieć, że tam są dobre gofry. Sama często mam ochotę i nie mam gdzie iść,
Natomiast z rekomendacji, które ja dostałam, to właśnie u Pelowskiego podobno są jedne z lepszych. Więc jeżeli już będziecie przy Moście Miłości na Korzennej, potem przy Fontannie, to obok będzie Pelowski i możecie tam ewentualnie na goferkę z bitą śmietaną, no bo jak to być nad morzem taki i nie zjeść goferka. A ja wracam z powrotem na rybaki. Na rybakach dzisiaj zaczęliśmy i na rybakach kończę, jeśli chodzi o takie obowiązki w terenie. A później niestety muszę jeszcze siąść do systemów rezerwacyjnych i poweryfikować trochę ceny, posprawdzać kalendarze, gdzie zostały jakieś okienka na najbliższy czas, poustawiać promocje cenowe i zobaczymy, jak tam dalej się jeszcze ten dzień rozwinie. A w ogóle słuchajcie, jeszcze w temacie tego samochodu, to ja w ogóle bardzo dziękuję za wszystkie motywacyjne teksty, które od Was dostałam pod tym filmem, gdzie ja Wam opowiadałam, że już od tylu lat nie prowadzę. Pewnie w jakiś sposób to mi pomogło, chociaż jak ktoś mnie kiedyś zapyta, jak to się stało, że wróciłaś do prowadzenia samochodu, to powiem, że to przez mundial. Przez mundial, bo powiem Wam, że to było tak któregoś dnia właśnie, że tyle meczów się złożyło jednego dnia. Ja miałam mnóstwo pracy, potrzebowałam, żeby mi pomóc z przewiezieniem tego wszystkiego. No a Paweł mundial regularnie oglądał, tak, oglądał wszystkie mecze, no jest zapalonym kibicem piłkarskim. No i nie mógł ze mną pojechać na to Stare Miasto. Powiedział, że pojedzie ze mną dopiero tak jak wypadało po 23, koło północy, jak ostatni mecz się skończy. No i my faktycznie koło północy jechaliśmy z tymi torbami. Ja się wtedy tak wściekłam, że kurczę, to nie może być tak, że moja praca jest uzależniona od kogoś, że nie jestem w stanie wykonać mojej pracy. Nie byłam zła na Pawła, no bo i tak fajnie, że w ogóle mi pomaga, tak przecież nie musi. Natomiast właśnie samo to, że jestem uzależniona i wtedy tak się zdenerwowałam. I chyba to mi dało takiego kopa, że kolejnego dnia właśnie stwierdziłam, że jadę kupić samochód. Jadę kupić samochód, a jak już go kupię, no bo zapłacę tak tą wpłatę wstępną, będę płaciła raty, no to przecież jeździć w końcu zacznę. No i chyba zacznę, nie? Bo już chyba teraz nic się nie wydarzy. A tymczasem u mnie w domu zjechałam już do domu, muszę się właśnie, jak mówiłam, zająć tymi takimi biurowymi sprawami. No ale może trochę kota, dawno tutaj kotów nie było. Majusia to ta czarna. I jest i buniaczek. Maja jest ze schroniska w Gdańsku, a buniaczek jest ze schroniska w Gdyni. I jest też misia, o której Wam ostatnio mówiłam, o którą się tak martwiliśmy. Już jest dobrze, misiaczku, nie? No, zdemolowałaś mi cały ten stolik. Stolik, stołek. Tak go pohaczyła, zrobiła sobie z niego drapak. Także niestety już nic z tego filcowego obicia nie będzie. Ale dobra, trudno. To jest akurat stolik w ogóle, słuchajcie, stolik. Czemu ja cały czas mówię stolik? Stołek. Stołek z Biedronki, na który ja po prostu kupiłam osobno takie filcowe szare obicie, bo mi akurat szary kolor według mnie bardziej pasuje, a on jest od spodu taki czarno-biały, no więc no niestety misia doprowadziła już ten pokrowiec do stanu jak widać, więc będzie trzeba niedługo tą podkładkę wymienić, bo sam stolik to w całkiem nie najgorszym stanie cały czas. I jeszcze gdzieś mamy buniaczka. Pytanie, gdzie? Gruby? Ty jesteś bunio? Ty jesteś buniu? No pewnie, że ty nie. No. O, jak ty mruczysz. O, rany boskie. Buniuś to jest taka moja kocia pierdołka. Buniuś się boi wszystkiego i boi się wszystkich, ale jest przeuroczy w tej swojej nieporadności. No dobra, słuchajcie, na koniec jeszcze trochę o głupotkach. Sukienka, którą ostatnio kupiłam w Zarze. Rękawy, takie motylki. Długość, nie wiem na ile będzie widać jak się odsunę. Długość jest za kolano. Na całej długości z guzikami, przewiązywana w pasie takim paskiem, który jest firmowo do tej sukienki. Bardzo mi się spodobał ten brąz. Ja siebie bardzo w takich kolorach ziemi lubię, bardzo lubię brąz, aczkolwiek uważam, że to jest trudny kolor i to też zależy, co mam w tym kolorze, bo kiedyś kupiłam sobie spodnie, jeszcze pamiętam, jak chodziłam w takich garniturowych spodniach, kupiłam eleganckie brązowe spodnie, takie czekoladowe, wyglądały genialnie, natomiast później na co dzień ja się w nich nie czułam. Nie wiem czemu, ale cały czas kojarzyły mi się z takimi no, starymi, babcinnymi spodniami, jeśli w ten sposób mogę powiedzieć. I taką łatkę już do nich doczepiłam, że nie byłam w stanie ich nosić, bo po prostu ich nie czułam. Natomiast w przypadku sukienki, która jest na całej długości, no i z niczym jej tak naprawdę nie łączę, tak, nie ma już góry, czuję się trochę inaczej. Natomiast wiem, żeby nie podejmować tych decyzji pod wpływem impulsu. Kupiłam, mam metkę jeszcze z tyłu, zastanowię się i zobaczę, co z tą sukienką dalej zrobić.
ogromnie sobie sukienki ostatnio podobałam, ale spokojnie pilnuję też tego, żeby czasem nie mieć ich za dużo i żeby znowu się w tych rzeczach nie zakopać tak jak kiedyś. Tak cały czas kontroluję stan mojej szafy, więc to raczej już są teraz spokojnie przemyślane decyzje, ale tak, tak ona wygląda. Pokażę Wam jeszcze tutaj w lustrze trochę z kotem w tle. Brąz przewiązywana paskiem i długość za kolano. Ja mam na sobie rozmiar S i ona kosztowała 99 zł, to jest Zara. O, zebrałam trochę bardzo pasek, oczywiście można sobie w tym momencie dołożyć inny. Ja myślałam, żeby ją nosić na przykład z czarnym paskiem, kiedy mam czarne buty, tak żeby pasek pasował do butów, bo ja akurat bardzo lubię, jak się właśnie pasek z butami łączę. No i tak sobie ona wygląda. A co z nią zrobię, to jeszcze się zastanowię. No i co? Tymczasem dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym vlogu.